Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Holistika. Jest mi niezmiernie miło, że wpadasz, że chcesz ćwiczyć ze mną jogę, że chcesz dowiadywać się różnych ciekawych rzeczy również i o tematyce ogólno-jogowo-holistycznej, ajurwedyjskiej. Także kochani, dzisiejsza praktyka jest poświęcona naszemu odcinku piersiowemu. Będziemy go rozciągać, otwierać, wyciągać, wydłużać. I cokolwiek innego się z tym wiąże. Będzie to praktyka w stylu winiasa, czyli nieco szybsza, nieco płynniejsza. Breath to movement, czyli oddech i ruch jednocześnie. Także jeżeli masz ochotę na taką praktykę, zapraszam Cię serdecznie na matę, ubierz się wygodnie i do dzieła. A jeżeli podobają Ci się tego typu kontenty, jeżeli chcesz wspierać mnie, mój pomysł, ten kanał, to proszę zasubskrybuj ten kanał, będzie mi niezmiernie miło. Widzę Cię na macie. A więc witam Cię serdecznie już na macie. Rozpoczniemy dzisiaj sobie naszą praktykę pozycją palców. Więc jest to świetna pozycja do rozgrzania właściwie całego ciała, pomimo tego, że skupia się ona właśnie na naszych palcach, ale jest bardzo intensywna, także pomaga rozgrzać naprawdę niekiedy całe ciało. A więc podwiń swoje palce i usiądź w miarę możliwości na swoich piętach, przeciągając właśnie cały ciężar ciała w stronę pięt. I fizycznie rzeczywiście postaraj się swoimi dłońmi rozszerzyć przestrzeń pomiędzy każdym palcem, tak żeby każdy palec był z dala od drugiego. Zrobimy sobie do tego ręce z pozycji orła, więc podnieś i ugnij swój prawy łokieć. Możesz tutaj przenieść swoją lewą dłoń za plecy i spróbować złapać się za prawą dłoń. Możesz użyć taśmy, a możesz po prostu trwać sobie w tej pozycji z tym ugiętym prawym łokciem i po prostu dociskać swoją lewą dłonią ten prawy łokieć do dołu, jeszcze bardziej właśnie otwierając klatkę piersiową, wydłużając kręgosłup. Postaraj się, możesz tu sobie zamknąć oczy, aby Twój czubek głowy wyciągał Ciebie, całe Twoje ciało w stronę sufitu, wydłużał. I sobie zmienimy tutaj stronę naszych rąk, także odpuść pozycję i ugnij sobie teraz swój lewy łokieć, przenieś go za głowę i znowu możesz złapać się prawą dłonią za lewą, możesz użyć taśmy albo możesz po prostu przyciskając swój prawy lewy łokieć swoją prawą dłonią do dołu. Jak mówiłam, możesz tutaj sobie zamknąć oczy, spróbować poczuć swoje ciało jeszcze bardziej, tak aby nic Cię nie rozpraszało z tego, co się dzieje dookoła Ciebie, na zewnątrz. Okej, i rozprostuj dłonie, przenieś je na bok i opuść na swoje kolana. Jeszcze chwilę zostaniemy w tej pozycji. Jeżeli chcesz, możesz połączyć dłonie na poziomie klatki piersiowej i może masz jakąś intencję, z którą przeszedłeś na tą sesję, może chcesz ją teraz wymyślić, stworzyć, może chcesz tą praktykę ofiarować komuś, tą dobrą energię wysłać komuś, to właśnie skup się na tym teraz. Okej, powoli przenieś ręce przed sobą i rozluźnij palce, usiądź sobie na swoich piętach znowu. I tutaj przenieś ręce za sobą, otwórz klatkę piersiową, wysuń tą klatkę piersiową do góry i do przodu i unieś delikatnie, w miarę możliwości, swoje kolana do góry. Jeżeli chcesz oraz możesz, możesz położyć swoje dłonie również na kolanach i spróbować złapać równowagę. Mięśnie brzucha tutaj pomogą Ci właśnie utrzymać ten kręgosłup w górze. Mam na myśli prosty. Okej, i odpuść pozycję, wyjdź z pozycji. Wdech, przenieś ręce nad głową, złącz dłonie i wydech, prawa ręka do maty, lewa ręka nad głową, rozciągamy całą lewą stronę.
Możesz tutaj swoje biodra opuścić lekko na lewą stronę, wdech centrum i wydech lewa strona, czyli opuść lewą rękę, prawa ręka nad głową. Znowu możesz opuścić biodra, teraz na prawą stronę. Wdech centrum, złącz dłonie i wydech łokcie w stronę talii. Popatrzcie do góry, wdech, wyciągnij ręce nad głową i wydech. I jeszcze 13 razy w nieco szybszym tempie. Wdech i mocny, krótki wydech. Czyli tutaj dzięki temu rozgrzejemy całe ciało. Możesz robić piąstki, jeżeli jesteś na dole z rękoma, z łokciami przy talii. Postaraj się naprawdę wczuć właśnie w to rytmiczne oddychanie. Krótkie, szybkie, urywane. Wdech, połącz dłonie nad głową, wyciągnij znowu dłonie, cały kręgosłup, ok. I tutaj będziemy, spleciemy swoje dłonie za plecami. Może do tego użyć taśmy, jeżeli nie będziesz w stanie wytrzymać w tej pozycji. A jeżeli możesz, to po prostu złącz swoje dłonie za plecami i będziemy na wydechu pochylali swój tułów do przodu, wyciągając właśnie te nadgarstki, dłonie również do przodu. Do góry i do przodu właściwie. Okej, pięknie. Postaraj się właśnie swoim czołem dotknąć podłogi, jeśli jesteś w dole. Okej, i zrelaksuj, rozluźnij dłonie. Przenieś swoje dłonie, ręce do przodu. Kolana są pod biodrami, na szerokość bioder, dłonie na szerokość naszych ramion. Ok, kolejne ćwiczenie będzie miało za zadanie pogłębić naszą samoświadomość ciała oraz pogłębić zakres ruchu, który mamy w swojej obręczy barkowej. Więc tak, na wdechu opuszczamy klatkę piersiową do dołu, a na wydechu, odpychając się od naszych dłoni, podnosimy te ramiona do góry, oddalając łopatki od siebie, naciskając ten odcinek piersiowy w kręgosłupie do góry. I tak przynosimy kilka razy. Przenieś się teraz na swoje przedramiona i zrobimy pozycję kota i krowy właśnie w tej pozycji. Nieco mniej klasycznie, czyli na wydechu wyciągnij swoją kość ogonową i czubek głowy do sufitu, rozluźnij brzuch, a na wydechu przyciągnij mocno swój pępek w stronę krzyża oraz przyciągnij swoją brodę do klatki piersiowej, zaokrągli kręgosłup. Miednicę przenieś troszeczkę do przodu. Okej, kilka razy w swoim tempie. Przechodząc z pozycji krowy do pozycji kota. Okej. Przenieś się na swojej macie tak, abyś miał miejsce z przodu maty. Wyciągnij swoje dłonie na szerokość maty, czyli nieco szerzej niż miałeś je wcześniej. I powoli będziemy tutaj opuszczać nasz cały tułów do dołu. Pozycja Anahatasana. Możesz położyć swoje czoło na macie. Jeżeli chcesz więcej, czegoś bardziej intensywnego, to możesz położyć swoją brodę na macie. Oddychamy. Tutaj oddech jest nieco ograniczony, ale więc powolutku. Ok. I opuść swoje biodra do maty. Łokcie są pod ramionami, pozycja sfinksa. Tutaj popychamy mocno, aktywnie, odpychając się właśnie od tych przedramion, od rąk. Popychamy mocno klatkę piersiową do przodu i przenosimy głowę w stronę prawego ramienia, do centrum oraz w stronę lewego ramienia. I znowu centrum, prawe ramię. Mocno sięgamy wzrokiem i lewe ramię. Postaraj się mieć rozluźniony tutaj ten odcinek lędźwiowy. Swoje pośladki również trzymaj rozluźnione. Jeżeli masz kostkę i chcesz jej użyć, możesz ją sobie podstawić pod swoje czoło i sprawić, aby ta kolejna pozycja była nieco bardziej taka relaksująca. Jest to pozycja zaczerpnięta właśnie z yin jogi. Odpuść pozycję.
opuść cały tułów do maty. Wyciągnij swoje dłonie do boku, przenosząc się na opuszki palców. Unieś kręgosłup do góry i skręć się w prawą stronę, przyciągając swoje lewe ramię do maty. Skręć się, popatrz się za siebie w prawą stronę. Wdech, wyciągnij kręgosłup do centrum i wydech, skręć się w lewą stronę. Wdech, góra i wydech, prawa strona. Wdech, wyciągnij się do góry i wydech, lewa strona. Wdech do centrum i powoli kręg po kręgu wróć kręgosłupem do maty. Pięknie. Przenieś swoje dłonie wzdłuż kręgosłupa. Możesz spleść swoje dłonie z plecami. Możesz użyć do tego taśmy jak najbardziej. Wraz z wdechem unosimy ręce i nogi do góry. Popatrz się w dół. Lekko możesz się popatrzeć do przodu, ale dosłownie tak, aby spoglądać na krawędź swojej maty, ale nie zadzieraj głowy do góry. I trzymamy, aktywujemy całe ciało, rozgrzewamy całe ciało, oddychaj spokojnie, w miarę możliwości oczywiście. I na wydechu opuść ciało do dołu. Wdech, wyciągnij kręgosłup do góry, kobra. Wydech. Przez pozycję klęgu podpartego podwiń palce, unieś biodra do góry, nasz pierwszy pies z głową w dół. Czyli ramiona są na szerokość, ręce są na szerokość ramion, stopy są na szerokość bioder. I zrób kilka ruchów, które pomogą Ci rozluźnić się w tej pozycji. Możesz sobie przespacerować swoimi stopami, możesz poprzenosić biodra z prawej na lewą stronę, możesz powiedzieć, nie upewnić się, że ten odcinek szyjny jest luźny. Oddychamy. Jeżeli chcesz, możesz jak najbardziej trzymać swoje kolana ugięte. Nie muszą one tutaj być proste. Jeżeli nie czujesz się jeszcze komfortowo w tej pozycji, jak najbardziej. Ważne jest, aby trzymać kręgosłup prosty. Ok, wdech. Przenosimy się teraz do początku maty. I tu już sobie ugnij kolana śmiało. Złap się za przeciwległy łokieć swoimi dłońmi i pokołysz się z prawej strony na lewą. Możesz zostać sobie na środku na chwilę. Znowu upewnij się, czy Twój odcinek szyjny jest luźny. Opuść swoją prawą rękę do maty i lewa dłoń do góry i druga strona. Spleć dłonie za sobą lub użyj taśmy. Będziemy robić to samo, czyli nogi pozostają w tej samej pozycji. Skręcamy się w prawą stronę, przez centrum i w lewą stronę. Czy tutaj na lewej stronie prawe kolano. Najlepiej, żeby było proste. Prawe kolano ugięte, lewe proste. Przenieś się do centrum. I powoli kręg po kręgu podnieś się do góry. Bardzo wolno, tak aby nie zakręciło Ci się w głowie. Spróbuj złapać oddech. Podnieś wszystkie swoje palce u stóp do góry i delikatnie z wydechem, takie rozszerzając, rozciapirając, jak ja to mówię, opuść je do dołu. Wdech, przenieś ręce nad głowę powoli i wydech, łokcie w stronę talii, otwórz klatkę piersiową, popatrz się do góry, wdech, wyciągnij ręce nad głową, spleć dłonie z tyłu, popchnij swoją klatkę piersiową do góry i wraz z wydechem opuść kręgosłup tułów do dołu, Uttanasana. Ciągnij kręgosłup Ardha Uttanasana, wydech Uttanasana. Przenieś swoją lewą nogę za siebie, skręć się w prawą stronę, podnieś swoją prawą rękę do góry i z wydechem opuść lewą dłoń do dołu. Plank, czyli pozycja deski, obie nogi są wyciągnięte do tyłu i tutaj mamy dwie opcje. Możesz opuścić swoją klatkę piersiową, później biodra do góry, do dołu, przenieść się przez pozycję kobry i później przejść do pozycji kręgu podpartego i wrócić do pozycji psa z głową w dół, albo bardziej taka zaawansowana opcja, czyli chaturanga, pies z głową w górę i pies z głową w dół.
Ok, wraz z wdechem przenieś się do początku maty, Ardha Uttanasana, wyciągnij kręgosłup do przodu i Ardha Uttanasana, tak, to była Ardha Uttanasana i Uttanasana. Wdech, wyciągnij, ręce przenieś nad głową, wydech, przenieś łokcie w stronę talii, otwórz klatkę piersiową, wdech, złącz ręce do góry i spleć dłonie za sobą, wydech, wdech, popchnij klatkę piersiową do przodu, do góry i przenieś cały tułów do dołu. Ardha Uttanasana. Wyprostuj kręgosłup i Uttanasana. Postaraj się przeciągnąć swoje czoło w stronę swoich kolan. Prawa noga idzie do tyłu, podnieś lewą rękę do góry, skręć się w lewą stronę, pozycja deski. Tu znowu wybierz opcję, która odpowiada dzisiaj Tobie. Wybierz swoją winiasę, którą tutaj będziemy powtarzać kilka razy. Pamiętaj, w jakimkolwiek momencie, jeżeli poczułbyś, że ta praktyka jest dla Ciebie za szybka, potrzebujesz chwili przerwy, zawsze możesz wrócić do pozycji dziecka i po prostu tam złapać oddech. Uttanasana tymczasem. Wdech, przenieś ręce nad głową. Wydech, łokcie do talii. Wdech, góra. Wydech, spleć dłonie za sobą. Otwórz klatkę piersiową, popatrz ją do góry. I wydech, przenieś tułów do przodu, Uttanasana ze splecionymi dłońmi. Mocno skieruj swoje nadgarstki do przodu. Ardha Uttanasana, wyciągnij kręgosłup w linii prostej i Uttanasana. Lewa noga wędruje do tyłu, prawa ręka idzie do góry, skręt. I wydech, opuść deska. Chaturanga. Pies z głową w górę i pies z głową w dół. Złap oddech. Odpychaj się mocno od swoich rąk. Wraz z wdechem przenieś swoje stopy do początku maty. Ardha Uttanasana i Uttanasana. Ok, wdech. Do góry, wydech. Ręce do talii, spleć dłonie za sobą. Unieś klatkę piersiową do góry, chociażby o ten milimetr. I do dołu, Uttanasana, wdech, Ardha Uttanasana i wydech, przyciągnij swoją głowę w stronę kolan. Prawa noga wędruje do tyłu, skręć ją w lewą stronę, wydech, opuść lewą rękę do dołu, deska, pies z głową w górę, pies z głową w dół lub po prostu przechodząc przez modyfikacje tych pozycji. Wszyscy spotykamy się w pozycji psa z głową w dół. Z następnym wdechem przenieś swoje stopy do początku maty, ale postaw swoje stopy do boku, tak abyś się znalazł w pozycji malasany, czyli są one pod kątem, stopy są, palce są do zewnątrz, pięty są skierowane do środka i tutaj otwieramy znowu naszą klatkę piersiową, przyciskając naszymi łokciami nasze kolana. Dłonie mogą być złączone. Możesz sobie użyć kostki i podstawić ją pod pośladki i po prostu tak sobie trwać w tej pozycji nieco zmodyfikowanej. Jak najbardziej, nie ma problemu. Tutaj też pokazuję taką opcję takich skrętów, czyli jedna dłoń wędruje do maty. W tym przypadku jest to lewa, prawa idzie do sufitu. Znowu połącz obydwie dłonie na serduchu. Jeszcze chwilę zostań w pozycji malasany. I tutaj taki głębszy skręt również możesz sobie spróbować zobaczyć, czyli przenieś swoją prawą dłoń do maty, otwórz swoje lewe ramię do góry i później złap się, spróbuj się złapać za swoją prawą rękę, za sobą, swoją lewą dłonią. Tutaj Ci pokazuję, jak to wygląda właśnie tak z innej perspektywy. Będę się tu zaraz przekręcać. Możesz sobie zauważyć, po prostu uginam prawy i lewy łokieć. Jest to nieco głębszy właśnie taki skręt oraz taka klamra, którą staramy się tutaj zrobić. Możesz się tutaj popatrzeć do góry. Najważniejsze jest to, aby trzymać kręgosłup w linii prostej i po prostu otwierać ramiona do góry. Pięknie podnieś leciutko, powoli, biodra do góry.
Przenieś swój ciężar ciała z prawej strony na lewą. Spróbuj rozluźnić swoje nogi. Ok, postaw swoje stopy na szerokość bioder, ugnij kolana, przenieś biodra nisko do pozycji krzesełka, unieś ręce nad głową, wyciągnij je i na wydechu podnieś swoje pięty do góry, do pozycji latającego krzesełka. Wdech, unieś ręce nad głową, opuść pięty, wydech, podnieś pięty, przenieś ręce do tyłu. I jeszcze raz wdech, ręce wędrują do przodu, opuść pięty, wydech, pięty idą do góry, a ręce idą do tyłu. I powoli wyprostuj kolana, przenieś ręce nad głową, wyciągnij się, otwórz klatkę piersiową. Możesz tutaj złączyć dłonie i powoli zacząć wychylać się, przechylać się do tyłu, popychając biodra do przodu. Zaangażuj swoje centrum, swoje mięśnie brzucha i powoli wróć do tego centrum z powrotem. Przenieś ręce do dołu, wdech, wyciągnij ręce nad głową, wydech. Łokcie idą w stronę talii, otwórz klatkę piersiową do góry, wdech ręce nad głową i wydech ręce przez centrum. Staw swoją prawą stopę do tyłu, lewe kolano jest ugięte, biodra są otwarte. Przenieś swoje ręce do boku, wyciągnij swój kręgosłup do góry, ugnij swoje lewy łokieć. Możesz tutaj przyciskać swoją prawą dłonią swój lewy łokieć lub przenosząc prawą dłoń, uginając prawy łokieć, a starając się złapać, uchwycić swoją lewą dłoń. Czyli jesteśmy w pozycji wojownika 2 swoimi nogami, a jeśli chodzi o pozycję rąk, jesteśmy w pozycji orła. I tutaj, jeśli chcesz, możesz przechyl się delikatnie w prawą stronę i powoli wróć kręgosłupem do centrum, wyciągnij ręce do boku. Ok, i powoli wróć do pozycji konia. Kolana są do zewnątrz, pięty do środka. Połóż ręce na kolanach i skręć się w prawą stronę. Wróć do centrum i skręć się w lewą stronę, przyciągając prawe ramię do centrum. I wyciągnij ręce do boku, przechodząc przez pozycję wojownika 2. Zamknij prawe biodro, przyciągnij prawą stopę do przodu, skracając nieco wypad. Ręce idą do góry nad głową, wdech i wydech, przeprowadź ręce, spleć dłonie za sobą, możesz użyć tutaj taśmy śmiało. Wdech, wypnij klatkę piersiową do góry i na wydechu pochyl się do przodu. Czyli pozycja pokornego wojownika, wyciągamy tutaj nadgarstki do przodu. Kierujemy nasze drishti, nasz wzrok w stronę prawej stopy. Łapiemy oddech. I powoli podnieś wzrok i zacznij przenosić cały swój ciężar ciała na lewą stopę, podnosząc jednocześnie swoją prawą nogę do góry. Wdech, podnieś się do góry. I przechodzimy teraz do pozycji orła naszymi nogami i rękoma. Jeżeli chcesz, czyli prawa noga oplata lewą nogę i tutaj lewa ręka jest pod prawą. Staramy się złączyć dłonie, utrzymujemy kręgosłup prosto i na tyle, ile możemy, siadamy nisko naszymi biodrami i powoli odpuść pozycję, wdech, przenieś ręce nad głową i wydech, pochyl się do przodu, Uttanasana. Wdech, wyciągnij kręgosłup, Ardha Uttanasana, wydech, wykrok stopami do tyłu, deska, pies z głową w górę i pies z głową w dół, pięknie złap oddech. Wdech, podnieś prawą nogę do góry, postaw stopę pomiędzy swoje ręce, wdech, unieś ramiona wysoko nad głowę i ręce idą do boku, otwórz biodra, wojownik 2. Przenieś swój prawy łokieć do góry, tutaj ręce z pozycji krowiego pyska, możesz użyć paska. Próbujemy złapać się, próbujemy zrobić klamrę i złapać się rękoma za naszymi plecami. I trwamy tak w tej pozycji, otwieramy pięknie biodra, klatkę piersiową. Jeśli chcesz, pochyl się delikatnie do tyłu.
i wróć do centrum, wyprostuj ręce do boku, wojownik 2. I tutaj znowu pozycja konia, kolana do zewnątrz, pięty do środka. Splatujemy ręce za sobą, wypychamy klatkę piersiową do góry i do przodu i na wydechu pochylamy się całym tułowiem do przodu. Pięty są tuż za palcami, czyli biodra są zamknięte. I powoli, powoli podnosimy się do góry. Wdech, pozycja rozgwiazdy, wydech, pozycja konia. Przechodzimy przez pozycję wojownika 2. I zamykając biodra, przenosimy się do pozycji wojownika 1. Unosimy ręce nad głową. I splatujemy dłonie za sobą, otwierając klatkę piersiową na wdechu. I na wydechu pochylamy się do przodu, czyli pokorny wojownik. Nasza lewa noga jest prosta, na tyle ile możemy, prawe kolano jest ugięte. Wzrok przenosimy na lewą stopę i powoli podnosząc wzrok przenosimy cały ciężar ciała na naszą prawą nogę. Przenosimy się do pozycji wojownika 3 ze splecionymi dłońmi. Lewa pięta wyciąga cię do tyłu, czubek głowy ciągnie cię do przodu. Wdech, podnieś się do góry, przeprowadzając lewe kolano do przodu. I tutaj postarajmy się znaleźć tą pozycję orła w naszych rękach i w naszych nogach. Lewa noga oplatuje prawą, a jeśli chodzi o nasze ramiona, to prawa ręka jest pod lewą. Siedzimy tutaj nisko, postaraj się opuścić swoje biodra. Możesz tu zamknąć oczy, jeżeli możesz utrzymać równowagę. I wydech, wyjść z pozycji, rozluźnij. Wdech, przeprowadź ręce nad głową. I wydech, opuść tułów do dołu, Uttanasana. Wdech, Ardha Uttanasana, kręgosłup w linii prostej. I znowu pozycja deski, przeprowadź nogi do tyłu. Chaturanga, pies z głową w górę, biodra do góry, pies z głową w dół. Znajdź oddech. Głęboki wdech nosem i wydech ustami. Wdech, lewa noga wędruje do góry. I wydech, przeprowadź lewą stopę pomiędzy swoje ręce. Wdech, unieś ręce nad głową, wypad lewej nogi do boku, do przodu i Warrior 2. Odwrócony wojownik, czyli lewa dłoń wędruje do tyłu. Pozycja konia, wdech, ręce nad głową, wydech, ugnij kolana, łokcie lekko do boku, pozycja bogini, wdech i wydech. Przenosimy się teraz do pozycji wypadu, szerokiego wypadu w bok, czyli ugnij prawe kolano do boku, stopa również jest postawiona lekko pod kątem, lewe kolano jest proste, zadrzyj palce u lewej stopy do góry i tutaj również możesz się skręcić i spróbować złapać się swoją lewą ręką swojej prawej ręki za sobą i przenieś się na drugą stronę, czyli ugnij swoje lewe kolano i przenieś się do centrum, pozycja deski, chaturanga, pies z głową w górę, pies z głową w dół. Super, przespaceruj się nogami, jedna pięta do góry. Ok, wdech, podnieś swoją prawą nogę do góry i przeprowadź ją do przodu maty. Wdech, unieś ręce nad głową i wydech, wojownik 2, otwórz biodra do boku. Wdech, odwrócony wojownik, przenieś swoją prawą rękę do góry nad głowę i wróć do wojownika. Pozycja konia, czyli kolana są przeniesione do boku. Pozycja bogini, czyli na wydechu przenosimy lekko łokcie i lekko do dołu. I wydech, uginamy to lewe kolano, odwodząc lewą stopę do boku, czyli pozycja szerokiego wypadu właśnie do boku, na lewej nodze. I tutaj znowu, jeżeli chcemy, możemy się skręcić w tą prawą stronę, możemy uchwycić się prawą ręką za lewą, czy lewą za prawą, lub po prostu
po prostu pozostawić swoje ręce z przodu lub połączyć się na poziomie naszego serca. Przenosimy się na prawą stronę i opuść ręce do maty. Wracamy do centrum, pozycja deski, chaturanga, pies z głową w górę, pies z głową w dół. I rozluźnij. Super. Wdech, unieś lewą nogę do góry. I wydech, przeprowadź lewą nogę do przodu, unieś ręce nad głową, wróć do pozycji wojownika 2, odwrócony wojownik, przenieś swoją lewą rękę nad głową, wróć wojownik 2 i przenosimy się powoli do pozycji półksiężyca, czyli przenieś swój cały ciężar ciała na lewą stopę, wyprostuj i wyciągnij swoją prawą nogę do góry i do boku. Klatka jest otwarta, możesz użyć tutaj kostki, podpierając na niej swoją lewą dłoń. Możesz ugiąć swoje prawe kolano i spróbować złapać się swojej prawej stopy swoją prawą dłonią. Otwierając, popychając biodra do przodu, otwierając jeszcze bardziej właśnie swoją klatkę piersiową, tutaj to prawe ramię. I przejść do pozycji półksiężyca i delikatnie, kontrolując ten ruch, postaw swoją prawą nogę na ziemi do pozycji konia i powoli wróć do pozycji wojownika 2, odwrócony wojownik, wojownik i wracamy na matę, postaw dłonie na matę, pozycja deski, chaturanga lub inna wersja tej winiasy. Wszyscy widzimy się w pozycji psa z głową w dół. Pięknie. I przechodzimy na drugą stronę. Unieś swoją prawą nogę do góry. Z wydechem przestaw swoją prawą rękę, prawą nogę do przodu. Unieś ręce nad głową. Opuść ramiona do boku. Odwróć biodra, również je otwórz na bok. Warrior two. Inverted warrior. I przenosimy się do pozycji półksiężyca, czyli przeprowadź swój ciężar ciała na prawą nogę, odkręć to lewe biodro w lewą stronę, wyprostuj lewe kolano w miarę możliwości i jeżeli chcesz, możesz ugnij sobie to lewe kolano i spróbuj złapać się swoją lewą ręką swojej lewej stopy od zewnątrz. Pięknie, popychaj biodra do góry, rozluźnij, wróć do pozycji półksiężyca i powoli postaw swoją lewą stopę na podłodze. Wdech, unieś ręce nad głową i wydech, biodra idą w dół, ręce wzdłuż ciała. Wróć do pozycji wojownika 2 i odwrócony wojownik. Prawa dłoń wędruje nad głową i przenieś obie dłonie do maty. Pozycja deski, chaturanga, pies z głową w górę, wdech i wydech. Użyj swoich mięśni brzucha, aby pomogły Ci podnieść Twoje biodra do góry, do pozycji psa z głową w dół. Okej, pięknie. Wraz z wdechem podnieś swoją prawą nogę do góry i przechodzimy do pozycji gołębia, czyli postaraj się przeprowadzić swoje prawe kolano w stronę swojego prawego nadgarstka, a stopa wędruje w stronę lewego nadgarstka. Lewa noga jest wyciągnięta do tyłu. Możesz tutaj podstawić sobie kostkę pod prawy pośladek, żeby nieco pomogła Ci właśnie unieść te biodra, jeżeli ta pozycja nie jest dla Ciebie dostępna, nie jest dla Ciebie wystarczająco wygodna. I tak, wyciągamy na początku kręgosłup do góry. Jeżeli chcesz, możesz spleść swoje dłonie za plecami i jeszcze bardziej właśnie wyciągnąć nasz odcinek piersiowy. Też tutaj bardzo plecy pracują, czyli pamiętajmy o tym, o naszych mięśniach brzucha. I następnie możesz wyciągnąć swoje ręce do przodu, przenieść się na swoje łokcie lub przenieść się do bardziej zaawansowanej i nieco głębszej pozycji, wyprostowując swoje ręce do przodu. Opuszczając również czoło do maty. Pozostań po prostu w tej pozycji, która najbardziej dzisiaj Tobie odpowiada. Nie przeciążaj swojego ciała. Ciało nigdy nie kłamie i daje Ci sygnały, kiedy powinieneś nieco bardziej jeszcze gdzieś tam
powinieneś. Możesz nieco bardziej jeszcze go docisnąć, ale też daje ci sygnał wtedy, kiedy nie powinieneś go jeszcze bardziej stresować. Podnosimy się do góry. Teraz zabieramy swoją lewą nogę i przenosimy ją do przodu, do pozycji krowiego pyska, czyli lewa noga jest tuż nad prawą. Kolana są, powinny być w tej samej linii. Stopy są przeprowadzone w stronę bioder lub do przodu, tak żeby były równolegle do początku maty. Kręgosłup jest tutaj prosty, możesz się tutaj zatrzymać, możesz również podłożyć sobie kostkę pod pośladki lub możesz przejść do pełnej wersji tej pozycji, angażując również ręce, które robiliśmy już kilka razy podczas tej praktyki, czyli ugnij swój prawy łokieć, przenieś go do góry i możesz tutaj też lewy ugiąć, spróbować złapać się za tą prawą rękę swoją lewą dłonią. I możesz zostać na górze, możesz również pochylić się do przodu. Ok, i rozluźnij. Tutaj mamy kilka wariantów, jak możemy przejść do następnej pozycji. Możemy tutaj sobie zrobić taką przebieżkę, jak ja tutaj robię, i odkręcić się. Automatycznie jesteśmy na drugiej stronie pozycji krowiego pyska gomukhasany. Lub możesz po prostu przenieść jedną nogę na drugą, jeżeli nie chcesz takich zawirowań. Tak. Także jesteśmy już na drugiej stronie, czyli prawa noga powinna być nad lewą, prawe kolano nad lewym. I znowu możesz również zaangażować swoje ręce, uginając swój lewy łokieć, przeprowadzając go za plecy, dołączając do tego swoją prawą dłoń również. Możesz użyć taśmy jak najbardziej. Możesz pochylić się do przodu, możesz zostać w linii prostej. Ważne jest, aby nie zaokrąglać swojego kręgosłupa, tylko zostawić go w linii prostej, niezależnie w jakiej pozycji jesteś. W sensie, czy postanowiłeś się pochylić do przodu, czy też zostałeś na górze, postaraj się, aby ten kręgosłup był prosty. Ok, i teraz przejdziemy sobie, rozluźnij ręce, wyciągnij, przeprowadź swoją prawą nogę za siebie do tyłu. Czyli jesteśmy teraz na lewej stronie, na lewej nodze, w pozycji gołębia. Czyli na początku wyciągamy kręgosłup do góry, postarajmy się usadowić w tej pozycji, rozluźnić biodra jak najbardziej możemy. Przeprowadź swoje ręce za sobą, możesz użyć taśmy, możesz też spleść po prostu swoje ręce. Wypchnij swoją klatkę piersiową do przodu i do góry, popatrz się do góry. Zaangażuj właśnie swoje plecy, postaraj się ściągnąć łopatki do siebie i do dołu. Zaangażuj swoje tricepsy. I rozluźnij, przeprowadź ręce do przodu. Możesz zostać na łokciach, możesz wyprostować swoje ręce, opuszczając głowę do maty. I postaraj się złapać kilka oddechów w tej pozycji. Głębokich, spokojnych. Małymi kroczkami zbliżamy się do końca naszej praktyki. Zostało przed nami jeszcze kilka angażujących pozycji, ale będą to pozycje już statyczne, także będzie ok. I powoli podnieś się do góry. Ok, przeprowadź swoją prawą nogę do przodu, spleć dłonie z przodu, zrób sobie jedno kółko, okrążenie swoją szyją w jedną stronę i w drugą i powoli kręg po kręgu opuść kręgosłup do dołu. Ok, postaw swoje stopy bliżej pośladków, tak abyś mógł złapać lub dotknąć swoich pięt. Przyciśnij swoje dłonie do maty i kręg po kręgu podnieś swoje biodra do góry. Postaraj się oddalać
swoją brodę od swojej klatki piersiowej, ale przybliżać swoją klatkę piersiową w stronę brody. Okej, i opuść biodra do dołu, wdech, unieś je znowu do góry, kręg po kręgu, w swoim tempie, kilka razy. I wdech. Gdy jesteś już na górze, możesz spleść obie dłonie za sobą i po prostu dokładając do tego kolejne ćwiczenie, które jak wszystkie pozostałe, wszystkie przed i po rozciągają pięknie, tutaj właśnie otwierają tą klatkę piersiową. Możesz przenieść się na te zewnętrzne partie swoich ramion. Wciskaj mocno stopy w matę, to da ci taką siłę w twoich nogach, zaangażuje jeszcze bardziej. I opuść powoli biodra do maty. Postaw sobie swoje stopy na szerokość maty i pozwól swoim kolanom spotkać się na środku i żeby jedno kolano odpoczęło na drugim. Ok, przenosimy się teraz, uwaga, do pozycji mostka. Czyli przeprowadź swoje dłonie za sobą i podnieś powoli biodra do góry. Jeżeli jesteś zaznajomiony z tą pozycją, to nie będzie ci ona sprawiała problemu. Czyli tutaj wypychamy mocno biodra do góry. Starajmy się, aby nasze kolana nie rozchodziły się na boki, tylko angażując właśnie przywodziciele, czyli te wewnętrzne partie naszych ud, staramy się właśnie przybliżyć kolana do siebie. I opuść biodra do dołu. Odpocznij, złap oddech. Zrobimy tą pozycję jeszcze raz. Gdy tylko będziesz gotowy. Ok, stopy są na szerokość bioder. Postaw swoje dłonie za sobą, za uszami. Palce są skierowane do początku maty i podnosimy biodra do góry. Rozluźnij tutaj szyję, możesz ją poruszać na boki. Mocno odpychaj się od rąk i od nóg. Wytrzymaj, oddychaj. I powoli, kręg po kręgu, kontrolując ten ruch, opuść biodra w dół. Ok, stopy na szerokość maty, kolana razem. Odpocznij. Ok. Przyciągnij kolana w stronę klatki piersiowej, czoło w stronę kolan. Tu możesz sobie przerolować swój kręgosłup w przód i w tył, masując go nieco, lub możesz po prostu się podnieść. Przed nami jedna z ostatnich pozycji, jest to pozycja wielbłąda, czyli podnosimy się na nasze kolana, stopy są na szerokość bioder. I tak, biodra tutaj będziemy popychali do boku, do przodu, biodra będziemy popychali do przodu, ale musisz pamiętać o tym, aby angażować swój mięśnie swojego brzucha, aby nie były one rozluźnione. I co? Przede wszystkim wypychamy nasz odcinek piersiowy do góry. Możesz przenieść swoje dłonie na swój odcinek lędźwiowy i po prostu powoli przechylać się do tyłu. Lub możesz przejść do pełnej wersji wielbłąda, czyli uchwycić się swoich pięt i wyciągać ten odcinek piersiowy do góry. Możesz również podwinąć swoje palce i dzięki temu będziesz bliżej swoich pięt i może dzięki temu będziesz w stanie je złapać. Gdy już tak sobie popróbujesz kilka razy, opuść biodra do dołu, w stronę pięt, przechodzimy do pozycji embrionalnej, czyli zwijamy się do środka, czoło do maty, ręce wzdłuż ciała, dłonie patrzą do sufitu i odpoczywamy. Relaksujemy się.
powoli kręg po kręgu podnieś się do góry. Opuść jedno biodro. Przenieś się teraz na swoje plecy. Powoli, nigdzie się nie śpiesząc, przyciągnij swoje kolana w stronę klatki piersiowej. I możesz zostać tak, po prostu z przyciągniętymi kolanami w stronę klatki piersiowej. Możesz również przenieść swoje nogi do góry, podpierając się na swoich łokciach. Dłonie są na tym odcinku lędźwiowym do pozycji świecy. Jest to świetna pozycja, kojąco relaksująca pozycja odwrócona, która ma tak wiele korzyści dla naszego organizmu. Powoli opuścić swoje nogi do dołu, przenieść stopy za głowę. Pozycja pługu, pługa. Oddychamy. Jeżeli chcesz, możesz ugiąć sobie kolana, przyciskając je w stronę uszu. Też bardzo niekiedy pomaga się zrelaksować. Ok, wróć do pozycji świecy. I powoli ugnij kolana w stronę czoła. I naprawdę delikatnie opuść biodra do maty. Super. Przenieś swoje dłonie pod pośladki i wspierając się na swoich łokciach, przenosimy się do pozycji ryby. Czyli wypychając swoją klatkę piersiową do góry, rozluźniamy odcinek szyjny. Jeżeli miałeś lub masz jakieś kontuzje właśnie w tym odcinku, radzę nie relaksować odcinka szyjnego. Najlepiej zrezygnować z tej pozycji, gdyż może być ona nieco za bardzo stresująca dla twojego odcinka szyjnego. I opuść całe swoje plecy do dołu, przyciągnij nogi do klatki piersiowej. Zrób jedno okrążenie kolanami w jedną stronę i w drugą. Powoli, nie szarpiąc, w swoim tempie masujemy ten odcinek lędźwiowy, rozluźniamy nasze przyczepy, bioder, wszystko inne. Super. Przenieś swoje ręce do boku i przeprowadź swoje kolana w prawą stronę, popatrz się w lewą stronę. Jak zawsze skręty muszą być. Możesz tutaj sobie już zamknąć oczy. Powoli. Okej. Kolana wędrują do centrum i opuść je w lewą stronę, popatrz się w prawą. I znowu rozluźnij, już nie przyciskaj nic. Niech to już będzie taka pozycja, która po prostu cię relaksuje, ale jednocześnie rozciąga twoje plecy, ramiona. Kolana wędrują do centrum. Przyciśnij mocno kolana w stronę klatki piersiowej. Możesz przyciągnąć czoło do kolan. Ostatni raz spiąć całe ciało. I na wydechu rozluźnić nogi, ręce wzdłuż ciała, dłonie patrzą do sufitu. Czyli przenosimy się do naszej kochanej szavasany. Rozluźnij jakąkolwiek część ciała, którą masz jeszcze spiętą. Tak, aby było ci wygodnie. Byś mógł się zrelaksować w tej pozycji. Jeżeli chcesz, możesz przenieść oddech w tą część ciała, która w tym momencie jest najbardziej spięta.
Jeżeli masz czas, zostań w szawasanie tak długo, na ile jest to Tobie potrzebne, od 5 do 10 minut lub i więcej, im więcej tym lepiej. A jeżeli nie, to usiądź sobie w wygodnej pozycji siedzącej, połącz dłonie, wdech, przenieś ręce nad głową i wdech, dłonie do centrum, podziękuj sobie za tą piękną praktykę, którą dzisiaj wykonałaś. I mam nadzieję, że czujesz się dobrze i do następnego razu. Dziękuję Ci. Na razie, pa!